Siemanko wszystkim, właśnie minął piąty tydzień mojej redukcji. Waga, jak widać, to niecałe 80 kg. Jeszcze wiadomo, trzeba odliczyć z pół kilogramów za lustrzankę. A więc spadło 4 kg od końca mojej masy. Jak widać, po zdjęciach jest już spora poprawa. Myślę, że jeszcze jakieś 4 tygodnie i już powinno to dość dobrze wyglądać. A więc tak, w skrócie opisując te ostatnie tygodnie. W pierwszym tygodniu uciąłem już ponad 100 gram węglowodanów i w rezultacie pod koniec tygodnia zeszło z 84,5 na 82,5 kg. Ale wiadomo, większość to była woda. W następnym tygodniu uciąłem kolejne 50 gram z węglowodanów i dodałem jedną sesję cardio oraz jeden trening siłowy. I znowu waga fajnie poszła w dół. W trzecim tygodniu zamieniłem kalorie z tłuszczu na koszt węglowodanów, co lekko przyspieszyło mój metabolizm. Dodałem wtedy jedną sesję cardio plus trening siłowy. W czwartym tygodniu znowu uciąłem 50 gram z węglowodanów. Kary zostawiłem bez zmian, ale doszedł kolejny trening siłowy. Waga wtedy pokazała już 80 kg. No i piąty tydzień kolejne 50 gram węglowodanów w dół. Cardio z 30 minut na 40, a trening bez zmian. Waga obecnie to 79,5 kg. W kolejnych tygodniach będę znowu powoli ucinał kalorie z węglowodanów. Później dodam jeszcze troszeczkę białka. No w skrócie tak powinna wyglądać redukcja. Tutaj nie ma jakiejś specjalnej magii. Ucinamy kalorie i zwiększamy aktywność fizyczną powolutku, aż do uzyskania satysfakcjonującego poziomu tłuszczu. Myślę, że taki optymalny spadek wagi to około 0,5 kg tygodniowo. W momencie, gdy idzie więcej, nie ma sensu ucinać kalorii ani zwiększyć aktywności, bo tylko popsuje metabolizm. Jak idzie mniej, wtedy zaczynamy kombinować. Na samym początku wiadomo, że same doprowadzenie organizmu do deficytu kalorycznego z zakresu masy porządnego jedzenia sprawi, że już po pierwszych tygodniach stracimy sporo wagi, ale wiadomo, to będzie głównie woda. Później już niestety nie będzie tak lekko. Ogólnie tempo redukcji powinno być zależne od Waszego celu i jak nisko chcecie zejść z poziomem tłuszczu. Nie ma co ukrywać, że czym redukcja jest powolniejsza, tym możemy uzyskać lepszy efekt końcowy. Wiele osób popełnia podstawowe błędy przy redukcji, takie jak na przykład wrzucanie swojego organizmu od razu w ogromny deficyt kaloryczny. Obcinacie spore ilości jedzenia oraz podnosicie znacząco Waszą aktywność. W efekcie faktycznie schudniecie. W pierwszych tygodniach może i nawet kilka kilogramów, ale okej, co dalej? Organizm się buntuje i wtedy bardzo mocno stresujemy nasze ciało. Organizm powalnia na metabolizm, czuje się w niebezpieczeństwie, bo chce utrzymać nas przy życiu. Nie mówiąc już o tym, gdy wychodzimy z tego ogromnego deficytu i zaczynamy jeść normalnie, jak wcześniej, i wtedy często kończymy w dużo gorszym stanie niż w momencie rozpoczęcia redukcji, tak zwany efekt jojo. Najczęściej ten błąd popełniają dziewczyny. Nakładacie sobie bardzo znaną dietę 1000 kalorii i do tego ogromna aktywność fizyczna. Następnie niszczycie swój metabolizm, przyzwyczajając ciało do tak niskiej podaży kalorii i w końcu nie wytrzymujecie, zaczynacie jeść normalnie, a w efekcie tyjecie więcej jak na początku odchudzania. No nie polecam tego. No nie wszystko, co przeczytacie w gazecie czy zobaczycie w TVN, jest prawdziwe. Kolejnym błędem, jaki zaobserwowałem, to wiara w zdrowe jedzenie. Nie patrzycie na bilans kaloryczny, tylko ślepo jecie na przykład kaszę, płatki, ryż czy kurczaka z nadzieją, że będziecie chudli. Ale niestety nie. To bilans bilans makroskładników jest kluczowy do tego, czy będziemy w fazie redukcji, czy budowania masy mięśniowej i tkanki tłuszczowej. Co prawda ja też na redukcji jem jałowo, jem produkty nisko przetworzone, ale przede wszystkim patrzę na ilość makroskładników, czyli białko, węglowodany i tłuszcz. Zobaczcie sami, wcześniej w okresie budowania masy jadłem też jałowo, ryż z kurczakiem i tyłem. A teraz chudnę, więc chyba rozumiecie, w czym tkwi sekret. A dlaczego tak jem? Bo jest mi wygodnie i planuję wystartować w zawodach, więc chcę zmaksymalizować ten efekt. Dać z siebie 100%, aby później nic sobie nie mieć do zarzucenia. No mi to sprawia wielką frajdę, ja tym żyję i wiem, że podołam bez problemu, jedąc właśnie takim systemem. Ale pamiętajcie, że wasza psychika jest najważniejsza. Redukcja to nie może być jakaś męczarnia. Jeżeli nie przygotowujecie się na zawody, chcecie po prostu dobrze wyglądać, to naprawdę nie ma sensu ograniczać się co do produktów. Bez żadnego problemu możecie pozwolić sobie na pizzę, czekoladę, czy na co tylko macie ochotę. Ale pamiętajcie, aby wtedy zmieścić je w wasze makro. Bo tak jak mówiłem wcześniej, kluczem dobrej redukcji są makroskładniki.
a nie produkty. Co do moich posiłków, na ten etap redukcji jest to z rana 250 g kurczaka z 50 g ryżu parabolicznego. Bezpośrednio po treningu piję izolat białkowy. No i następnie jem jeszcze 3 posiłki składające się z 250 g pierści z kurczaka i 100 g ryżu parabolicznego. Na koniec dnia przed snem jeszcze jem 5 jajek. No tak jak mówiłem, jest to mój wybór, nie sprawia mi to jakiegoś bólu, a moja psychika też przy jedzeniu takiego schematu wcale nie cierpi, a redukcja przebiega idealnie. Jeżeli chodzi o moje treningi, na ten moment cardio już raczej nie będę dokładać, ale myślę, aby cały czas zwiększać objętość treningową na siłowni. Mam teraz sporo czasu, więc mogę sobie pozwolić na chodzenie czasami nawet 2 razy na siłownię w ciągu dnia. Mój organizm bardzo dobrze reaguje na ciężki trening siłowy. Jestem cały czas fajnie nabity i pełny, a po treningach cardio bardzo mnie wypłaszczało. Aktualnie trenuję typowym splitem 5-treningowym, czyli klatka, plecy, barki, nogi oraz ręce. A w ostatnich tygodniach, gdy tych treningów jest więcej, to po prostu powtarzam je tym samym schematem. Z suplementacji to przyjmuję na noc witaminy i minerały, magnez oraz omega 3, BCA 10 g natrzu oraz 10 g po treningu i wtedy też piję izolat białkowy. Spalaczy jeszcze żadnych nie biorę, bo waga bez nich schodzi idealnie. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Co do mojego samopoczucia, to jest jeszcze w miarę ok. Mam sporo siły i motywacji, ale momentami bywam mega głodny, z wilczym apetytem. No wiadomo, każdy startujący musi się z tym liczyć, a wygrają najsilniejsi. Zostało 8 tygodni do zawodów. Muszę w końcu zacząć uczyć się tak konkretnie tego pozowania, bo jest z nim kiepsko. Trening nagrałem w siłowni Fitness Point na Załężu w Katowicach. Jest tylko krótko i dość treściwie, a na końcu pewnie wrzucę jakieś mini pozowanie. Pozdro. Let the beat drop.
wygląda autentycznie w chuj. Nie wierzę, nie wierzę.